No, gdzieś 20-15 kół będzie nam ktoś już przyjeżdżał. Nowej drodze życia, nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Damianie, błogosławię Cię na nowej drodze życia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miało nie być całowania. Aniu, przyjmij błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Damianie, przyjmij moje błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zajęło to coś powiem. Bardzo ładnie. Niech Was Bóg raczy wspierać w Waszej pracy. Zdrowia udziela, łaską swą zasila, oddala co boli, długo żyć pozwoli. A po liczbie latek, niechże na ostatek, udziela Wam swego szczęścia wieczystego. Przypadek psuje, nieraz każda chwila je rozprasza, ale to, co serce czuje, jest jak dusza, wieczne jak dusza nasza. No.
tym pięknym dniu słonecznym gromadzimy się tutaj na zaproszenie pięknych ludzi, pięknych, bo pełnych miłości, Ani i Damiana, którzy pragną w czasie tej mszy świętej zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Zaprosili nas tutaj, abyśmy w tym ważnym wydarzeniu im towarzyszyli, abyśmy z nimi mogli wsłuchiwać się w Słowo Boże i wypraszać potrzebne łaski dla ich dalszego wspólnego życia małżeńskiego. Podczas tej Eucharystii, która jest ucztą miłości, chcemy prosić Pana Boga, abyście swoją miłość zakorzenili w Jego miłości. W tym ważnym momencie chcemy Wam towarzyszyć naszą obecnością, naszą modlitwą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony, kto się boi Pana. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Błogosławiony, kto się boi Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim mieszka. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy nowożeńcy, umiłowani w Chrystusie Panu, pozwólcie, że rozpocznę od pewnej historii, która wydarzyła się naprawdę. Fakt autentyczny, choć bardzo odległy, rok 1912. To było 10 kwietnia, kiedy na tamte czasy najnowocześniejszy statek pasażerski wyruszył swoją pierwszą, można dzisiaj powiedzieć, dziewiczą podróż. Ale nikt się chyba nie spodziewał tego, co się stało 4 dni później. 14 kwietnia, w nocy z 14 na 15. Otóż ten najnowocześniejszy statek pasażerski uderzył w górę lodową. Tragedia. Wielu zginęło, niektórzy przeżyli. Bracia i siostry, dlaczego ten przykład? Bo myślę sobie, można całkiem spokojnie
przyrównać małżeństwo, każde, dziś akurat małżeństwo Ani i Damiana, do historii tego statku. Wypływamy, Ania i Damian, cię też w rejs. W rejs, w nowy etap życia. Co jest ważne? Drodzy młodzi, w waszym przypadku myślę ważne jest, byście pamiętali, że na tym statku, którym jest wasze małżeństwo, tutaj jest kapitan. Tutaj jest ten, który będzie prowadził. Jezus Chrystus. I o tym wiemy. I On ma też lornetkę. To są sakramenty, w których jest obecny. To jest słowo, poprzez które On przemawia. To jest to narzędzie, które wam On dzisiaj daje, żebyście nie pobłądzili, żebyście nie uderzyli o górę lodową. Jest kapitan. Tylko co jest też ważne? Że trzeba go słuchać. Że trzeba temu kapitanowi się niejako poddać. I wtedy można być spokojnym. Nic złego się nie stanie. Bardzo wam tego życzymy, Aniu i Damianie, żebyście wypływając ten rejs, jakim jest małżeństwo, byli całkowicie szczęśliwi. Jesteście szczęśliwi, wiemy o tym. Ale żebyście byli zawsze szczęśliwi. I zawsze pamiętając, że szczęścia sami nie zbudujemy. Że to szczęście to jest właśnie On, kapitan, Jezus Chrystus. Że to szczęście to jest wszystko to, co On nam daje do ręki. I sakramenty, i modlitwa. I żebyście zawsze też mieli to koło ratunkowe, czy tą szalupę ratunkową, jakkolwiek to nie nazwać. A co będzie tym kołem? Myślę, że przede wszystkim drugi człowiek. Najpierw ten, który jest obok was, mąż, żona dla siebie nawzajem, ale i ten drugi człowiek. To są rodzice, to są rodzeństwo, przyjaciele. Ktoś, na kogo mogę liczyć. Niech wam też towarzyszy to, co towarzyszyło pasażerom owego Titanika. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój. Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój. Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem. Tulisz ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień, za Tobą życiem swym iść jako cień. Daj tylko, Boże, dusz, obecność Twoją czuć, myśl moją pośród burz, na siebie zwróć. Amen. Anno i Damianie, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Damian, biorę Ciebie, Anno, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.
Ja, Anna, biorę Ciebie, Damianie, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte. Ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Anno, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Damianie, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Stoją przed nami już małżonkowie, Anna i Damian. Chcemy ich teraz, ich małżeństwo polecić Panu Bogu. Chcemy prosić dla nich o wszelkie potrzebne łaski w całym ich przyszłym życiu. Naszą modlitwą chcemy też ogarnąć ich bliskich i wszystkich, którzy modlitwy potrzebują. Kończy się msza święta, ale wszystko się zaczyna. Zaczyna się małżeństwo, tutaj posługując się porównaniem księdza kaznodziei, wypływacie. Wypływacie w wielki, piękny rejs. Kazanie było jednym wielkim życzeniem,
że trudno mi coś jeszcze tutaj dodać. Życzę wam tego, abyście dopłynęli razem na drugi brzeg. Co przed wami? Tego nie wiemy, myślę, piękne chwile. Co was czeka, to możecie zapytać waszych rodziców. Oni już dosyć długo płyną na tej łodzi małżeńskiej. Co jest najważniejsze w życiu, to wiecie. Niezdrowie, jak niektórzy mówią, bo na Tytaniku wszyscy byli zdrowi. Miłość jest najważniejsza. Ta miłość, która tak tutaj od was emanuje i tak się tutaj wszystkim nam udziela. Trwajcie w tej miłości Chrystusa. Trwajcie w tej miłości, która jest między wami. Tego wam życzę ja i wszyscy tutaj obecni. Na tę drogę, na ten rejs, niech wam Bóg błogosławi.
100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Mocno! 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niech żyją nam. Gorsza, 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 a teraz się krzyczy jeszcze. Witamy wszystkich serdecznie w tym wyjątkowym dla nas dniu. Cieszymy się, że jesteście z nami, no i życzymy udanej zabawy i smacznego. Ja na prośbę Państwa młodych pobłogosławię, żeby to wszystko nam dobrze smakowało, choć ponoć kuchnia tutaj jest i tak najlepsza w całej okolicy. Boże, dzięki Ci składamy za to, co spożywać mamy. Pobłogosław, co nam dajesz przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Smacznego wszystkim. To love. Taki ja, to sobie Państwo możecie gdzie wsadzić do kieszeni, ok? Troszkę więcej życia. No, troszkę więcej życia. Uwaga! Ja! Ja! Uczestnik wesela uroczyście przysięga! Przysięga! Więcej tańczyć, aniżeli siedzieć! Siedzieć! Do talerza sąsiada nie zaglądać! Zaglądać! Panie, cudzych panów nie uwodzić! Uwodzić! Panowie, cudzych pań nie podrywać! Podrywać! Na DJ-a nie wsioczyć! Wsioczyć! Lokalu nie zdemolować! Zdemolować! Prezentów nie kraść! Kraść! I podzielenia nie słuchać. Słuchaj! Na cześć Państwa młodych. Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Ura! Ura!
Drodzy Państwo, jest jeszcze jeden taki okrzyk. Ja krzyknę wiwat Państwo Młodzi, a my wszyscy odszykujemy wiwat. Dobrze? Uwaga. Wiwat Państwo Młodzi! Wiwat! Wiwat Państwo Młodzi! Wiwat! Wiwat Państwo Młodzi! Wiwat! Brawo! Drodzy Państwo, poloneza czas zacząć. Podkomorze rusza i z lekka zawinąwszy wyloty kontusza, wąsa pokręcając podał rękę pani. Skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę prosi, za podkomorzem szereg pary się gromadzi, dano hasło, zaczęto taniec, on prowadzi. Right.
I drodzy Państwo, teraz taka niespodzianka. Wchodzimy powolutku do środka. Wchodzimy i przytulamy ich mocno. Wchodzimy i przytulamy ich mocno. Tak jest. I do tyłu znowu i klaszczymy głośno. Klaszczymy z życiem! Przytulamy, nie boimy się. I jeszcze jeden raz do środeczka. Dojdziemy do środeczka, przytulamy ich, drodzy Państwo. Wiwat Państwo młodzi! Wiwat Pani młoda! Wiwat Pan młody! To teraz już powiedz, jesteśmy do Państwa, to głośno, go! Every time I look into your loving eyes I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Anything you want, you got it. Anything.
these quiet dreams are writing out the story of you and me. Pages filled with pencil marks, and all along you had my heart in love.
razem! Bomba! I obracamy się, obracamy się! I w drugą stronę! Uwaga, i duże hula hopy, duże hula hopy! Mocno, mocno! Tak! I robimy kołyskę i schodzimy w dół. Kto niżej, panowie czy panie? I po linie do góry! I znowu dół! I po linie do góry! Uwaga, gwiazdki! I nie słyszę, i pani młoda jest, pan młody jest, wesele jest i goście są. Uwaga, i mocno zobaczymy, kto tu pięknie rusza bioderkami. I w drugą stronę. Nadszedł czas na podziękowania dla naszych najważniejszych gości, naszych drogich rodziców. Także bez was nie byłoby tu nas dzisiaj. Także dziękujemy wam za wasz cały trud poświęcony naszemu wychowaniu. Wiemy, że nie było łatwo, ale dziękujemy i dziękujemy po prostu. Drodzy państwo, wiwat rodzice! Wiwat rodzice! I wiwat rodzice! Viva!
wypada nam podziękować za wasze podziękowania. Pozwólcie, że w tej krótkiej prezentacji, naszym występie również my podziękujemy wam za ten czas wzrastania, czas wielu radości, wielu wzruszeń. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za to, że możemy cieszyć się naszym rodzicielstwem. Mogliśmy się cieszyć, możemy się cieszyć. A dzisiaj chwila wyjątkowa dla was, dla nas. Mama Zosia, tata Mieczysław żenią ostatniego syna. My wydajemy za mąż ostatnią córkę. Więc pozwólcie, że podziękuję wam w taki nietypowy sposób piosenką i prezentacją. Kto zna, proszę zaśpiewać razem ze mną na cześć Państwa młodych, życząc im długich, długich lat. Plurimus annos, plurimus. Dla wszystkich pań, drodzy państwo, specjalnie dla pani młodej, jesteś szalona. Zawsze w radę, miała ja dziś.
gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń. I drodzy Państwo, jest niespodzianka dla Państwa młodych od wszystkich dzieci. Malutka pszczółka. Tylko tam muszą się troszkę pozbierać, jak każde pszczółki. Dużo pracowały, ciężko pracowały. I mają drobną niespodziankę dla Państwa młodych. Oczywiście gromkie brawa dla nich. Pszczółki wpływają już do pary młodej. I gorące brawa dla wszystkich dzieci i dla młodzieży. I tutaj jest para młoda, drodzy Państwo. Wspaniałe prace. Oczywiście Państwo młodzi będą trzymać tę pracę, dopóki nie nastąpią kolejne śluby. Zabawa polega na tym, że Damian, chodź tu z tej strony. Trzymamy się za ręce, trzymamy się za ręce. Jego zadanie jest złapać Anię. Ja będę w tym przeszkadzał. Poruszają się między rzędami, nie mogą przechodzić pod rękoma. Nie można przechodzić pod rękoma, dobrze? Ani nad rękoma. Umiemy? Wiemy, o co chodzi, Damian? Nie widzisz żony. Ania, jesteś schowana? Jak już złapiesz swoją żonę, to oczywiście wszyscy gorzko, gorzko, mało, mało, jeszcze, jeszcze. Jedziemy. I siup. 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 Ale Damian, w takim tempie to ty se możesz, chłopie. Siup. 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 Siup! Siup! Nie, nie możesz, musisz być w jej rzędzie. Siup! Złapał? O, takie, do, niech mu będzie, to jest gorzko! Mało! Jeszcze! I wiwat Państwo młodzi! Wiwat Państwo młodzi! I wiwat Państwo młodzi! Drodzy Państwo, to teraz bardzo fajnie. Ty ściągasz welon uczciwie i delikatnie swojej żonie, żeby nie oskalpować swej żony. Dobrze, drodzy Państwo, bijmy mu brawo, żeby się chłopak nie krępował. Dopingujmy go, dopingujmy! Tak jest! Dobrze, a teraz twoja żona odepnie ci muszkę. I bijemy brawo Ani. Chcesz nożyczki? Jest! I znowu gorzko! Mało! Thank you.